dziś imieniny Zofii, czyli przypada tak zwana zimna Zośka, więc kończy się okres zimnych ogrodników, a przed nami słoneczne i dość ciepłe majowe dni. Małgorzata Rumszek, a to szczegóły. Polska znajduje się w zasięgu rozległego obszaru wyżowego, obejmującego Europę Centralną, Wschodnią i sięga aż po Półwysep Bałkański oraz wschodnią część Morza Śródziemnego. W ciągu kolejnej doby sytuacja synoptyczna w naszym regionie niewiele się zmieni. Nadal będziemy w zasięgu cyrkulacji wyżowej z centrum wyżu nad wschodnią Europą. Z południowego wschodu do Polski napływać będzie cały czas ciepłe i suche powietrze pochodzenia polarno-kontynentalnego. Przed nami pogodna noc z bezchmurnym niebem. Wiatr będzie coraz słabszy. Temperatura od 7 do 9, 10 stopni. Ciśnienie w Gdańsku wynosi 1021 hektopaskali i waha się. Czwartek też będzie piękny i słoneczny. Wiatr nabierze prędkości. W porywach może być nawet dość silny, do 40 km na godzinę. Termometry w cieniu pokażą od 14 do 18, nawet 19 stopni. Ciśnienie będzie wysokie i niestabilne. Spójrzmy na Bałtyk. W nocy wiać będzie z południowego wschodu. Siła wiatru będzie spadać do 3 stopni w skali Beauforta. Jutro wiatr będzie zmieniał kierunek na wschodni, będzie coraz silniejszy, do 6 stopni. Dziękuję za spotkanie. Miłego wieczoru. Do zobaczenia.